Filip Lewandowski, MMA Roxy, Mateusz Murański, witamy w Jaskini Lwa ponownie. Siemanko, witam, cześć. No jak to się stało, że tutaj jesteście z powrotem razem z tatą tak naprawdę, który też zawalczy? No tak się stało, jak się stało, wiesz. Tak jak dzisiaj powiedział Arek na konferencji Never Say Never, tak jak mówiliśmy z tatą, że jakby nie ma już możliwości powrotu do tej organizacji ze względu na złe zachowanie ze strony federacji, które wyszło po walce, czyli nie wypłacenie mi wynagrodzenia, ale gdzieś tam to już poszło w stronę sądowniczą, no ale jakby nagle Fame Mama postanowiło przeciąć temat, wyciągnąć rękę, więc jakby dżentelmeńska umowa, temat jest zamknięty, lecimy dalej, no i budujemy federację, bo nie ukrywam, że ja nie będę związany z żadną federacją na więcej niż jedną walkę, więc będę sobie jakby oscylował te organizacje, aczkolwiek w tej organizacji z Parku jest kilku oponentów, z którymi chciałbym się zmierzyć w aspekcie sportowym przede wszystkim, nie? Już sportowym... Kto na przykład? Dopytam od razu. Wiesz co, na przykład Kubańczyk, tylko ja tak jak dzisiaj mówiłem na konferencji, że on ma pas w kategorii 9-3, ale on ma pas 8-4, ale myślę, że waży koło stówki teraz, więc musiałbym go podpytać, jak to jest zbić, wiesz, do 8-4, nie? Gdzie ja teraz będę musiał zbić do 9-3, to będzie ciężki temat. Ale myślę, że jakiś catchweight, bo to byłoby wyzwanie, wiesz, to jest kot, no nikt nie chce się z nim bić, no z całym szacunkiem do Arka, no ale no to inne levele są, nie? Więc jeżeli uda mi się wygrać z Arkiem, no to wtedy po prostu poproszę do walki Kubańczyka i tyle. No. Albo Kiza, no bo to też jest mocny chłop. Jest paru. No, nabrałeś tej masy, ciężko się z tym nie zgodzić. Skąd taka decyzja? Bo to, jak rozumiem, świadome działanie, żeby iść w górę z kilogramami. Kompletnie nie. Moja naturalna waga też oscyluje właśnie między 100, 101, 99 kilo. Tak jak wnosiłem na wagę na Elite Fighters, ważyłem chyba 102 wtedy. Musiałem trochę dobić też do Dresika, który był dużo cięższy. No i do Mielonki, który też ważył około stówki. Więc to jest moja naturalna waga. Teraz troszkę poleciałem z dietą, ponieważ mam dietę, aczkolwiek wiesz jak to jest, no, jak jesteś na takim na przygodowych obozach sportowych, a nie obozach pod walkę, no to jest, wiesz, zupełnie inny mental jakby w głowie a propos wagi, a propos dbania o dietę i tak dalej, więc teraz na ten moment tam ważę 102-103 kilo, więc mam jakieś do zbicia ponad 10 kg. Więc największą walkę stoczę właśnie z tą wagą, bo w klatce jak los będzie po mojej stronie, a będzie po mojej stronie, jestem tego pewien w 99%, bo zawsze trzeba dać ten 1% margines błędu na porażkę. Zrobię tak, że będzie to ciężki nakłot na Arku, tak samo jak miało to miejsce w przypadku Mielindasa. Będzie teraz gruby dym z Arkiem też przed tą walką? Też mu tak wejdziecie do głowy, na głowę? Wiesz co, no jakbyś widziałeś dzisiejszą konferencję. Tak, jak najbardziej. No, to tyle jakby, nie? Ja wiesz, jakby kompletnie zamknąłem tamten rozdział, animozję różnego rodzaju. Ja go nie szanuję jako byłego przyjaciela, ale szanuję go jako gościa, z którym dałem najbardziej krwawą walkę w historii freak fightów, to raz. A po drugie szanuję go jako gościa, z którym wchodzę do klatki. Ale nie szanuję go jako byłego przyjaciela. I tyle. A propos tych walk, no stoczyłeś ich kilka w ostatnim czasie. Dużo tam w tej walce z Arkiem zebrałeś. Nie chciałeś trochę odczekać? Nie boisz się o to, że to może mieć jakieś konsekwencje zdrowotne? Kompletnie, wiesz. Temat z Mielindasem wyszedł przy śniadaniu w dzień walki, bo nikt nie chciał z nim walczyć. Był jakiś rywal, ale się wysypał, wiesz, i nikt nie chciał z nim walczyć. I ja mówię do taty przy śniadaniu, tato, ja mogę, nie? Negocjuj. Ale warunkiem była wygrana z Dresikiem, żeby mogło dojść do walki z nim. Pan Jacek negocjował, tak? Tak. Wynegocjował tam, wynegocjował aneks jakby do umowy, no bo to był aneks, że w grę wchodzi druga walka, ale tylko pod takim dyktandem, jeżeli wygram pierwszą, wtedy, no więc jakby totalna zmiana game planu, bo z trenerem mieliśmy taki game plan na Dresika, bo jest taki zbir, wiesz, taki rzemieślnik z Pragi, typowy, wiesz, gdzieś tam pewnie stał po bramkach, niejednego tam uwędził, wiesz, na ulicy, więc po prostu ogień na ogień, nie?
miał być, ale trener powiedział, że w takiej okoliczności chodzisz sobie dookoła niego, loły, cepy, wchodzisz. Jak wejdzie w wymianę, nie bój się tej wymiany, wchodź w nią, ale postara się go obalić. No, jak akurat obalenia w tej walce nie było, to on chciał mnie obalić na początku pierwszej rundy. Mieliśmy takie zwarcie, że aż dwa razy się obtoczyliśmy wokół klatki, ale w końcu zerwałem klincz i myślę, że poczuł siłę i jakby poszło to w fajnym kierunku, bo wygrałem tę walkę na punkty, no a drugą walkę wygrałem w niecałą minutę. No. Czujesz w sobie tę góralską właśnie taką waleczną krew? Pytam bez żartu teraz, oczywiście z uśmiechem, bo często o tym mówicie, ale... No oczywiście, że tak, no. Czuję. Czuję, że nie, wiesz, że może nie zostałem do tego stworzony, ale zostałem do tego w jakiś sposób zaprogramowany, wiesz? Myślę, że w moich żyłach płynie krew wojowników i to z tym wujkiem Władkiem i tak dalej, wiesz, ludzie to brali jako memy i tak dalej, ale to jest, wiesz, czysta prawda, więc ten żart, jakby żart, który ludzie myślą, że to jest żart, to nie jest żart, ponieważ to jest autentyczna historia. No ale żart jest fajny na raz, więc po co go powtarzać, nie? Dwa ostatnie pytania. Przed waszą pierwszą walką z Arkiem były takie pomysły, żeby tam wprowadzić łokcie, czy krótko chciałby się wprowadzić? No i na koniec zapytam o twojego tatę. Co czujesz, kiedy wiesz, że on wejdzie na kolejnej gali? To jest dla ciebie duża presja, jak gdyby wiesz, że on tam pokaże coś, czym zaskoczy, no i pewnie będą ogromne dymy, zgaduję, bo jesteście w tym mistrzami. No powiem ci tak, będzie walczył z gościem, z którym naprawdę ma sobie wiele do wyjaśnienia. Będzie to main event albo co-main event. 13, fejmu 13, więc to, a przecierkę będzie miał na elit, nie? Bo już ma podpisany kontrakt na swoich zasadach, które sam sobie wymyślił, czyli gołe pięści, bez limitu czasowego i łokcie. Natomiast tutaj jakby ten temat nie przejdzie, raczej nie przejdzie, więc tutaj są rękawice, tu jest ten. Tam będzie przecierka, po prostu będzie jak pociąg po szynach, to jestem pewien. A tutaj też jestem pewien taty wygranej, ale już będzie jakby wyższy kaliber, jeżeli chodzi o wyzwanie. A ty byś właśnie zaproponował Arkowi takie zasady krawerskie bardziej, albo może po prostu takie znane z innych organizacji MMA, czyli łokcie między innymi? Znaczy mamy łokcie, my mieliśmy łokcie w ostatniej walce, więc teraz te łokcie będą, no bo chyba się nie wycofa teraz Arek z nich. W przypadku ewentualnej trylogii, która dzisiaj została wspomniana na konferencji, no to rzuciłem Arkowi taki temat, że mówię, Arek, odejdźmy na chwilę od sportu, normalnie idziemy na solówę po prostu. Do odcinki, który pierwszy padnie, bez limitu, na gołe piąchę, tylko bez palców, no wiadomo, bez ciosów poniżej pasa, wsadzenia palców do oczu i uderzenia z bani, które de facto na solówce powinny być, no ale no już jakby bądźmy realistami, Arek nie powiedział nie. Więc jeżeli kiedykolwiek dojdzie do tej trylogii, to fajnie, żeby to było na takich zasadach, bo to by jeszcze bardziej jakby skradło serca fanów, widzów, obserwujących, no ludzi, którzy jakby śledzą organizację i nas jako freak fighterów. Idzie pan Jacek. Podacie sobie kiedykolwiek ręce, oczywiście nie z tatą, a z Arkiem Tańculą, twoim zdaniem? No tak jak ci powiedziałem, no nie szanuję go jako byłego przyjaciela, więc tej ręki mu nigdy nie podam, ale szanuję go jako gościa, z którym wchodzę do klatki. No. Tyle. Wszystko ode mnie. Wielkie dzięki, Mateusz.